czyli widzicie Państwo, cała Polska bardzo wierzy w Matkę Boską, Ostrobramską, Częstochowską, Rzymską, Łacińską, aby nie Krymską. Na tym cała ta Polska w sumie stoi, ale żeby ludzie ludziom pomagali, to raczej nie. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Wiesiu, już śpi, nie gadaj. Ja mam poważne sprawy na głowie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Także widzicie Państwo, mieć samochód, mieć pojazd tutaj w Warszawie, to jest straszny problem, bo no dzisiaj piątek, Wochenende, wszystko stoi w korkach, proszę Państwa, wszystko stoi, niesamowite. Przez nasze staranie o nawrócenie stawać się Twoją żywą koroną. Składamy Tobie nasze duchowe dary. Dziękując za Twoją matczyną opiekę, wspólnie wypowiadamy słowa modlitwy jubileuszu. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy w Ty jubileusz 600-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu bez wstydu. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem tej korony wyniesienia. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć blisko Boga i starszym świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowienie wierze na wierze i miłości. Razem z Tobą, Trójcem ucierpiała, proszę Państwa, Beata Szydło i koniec. Błogosławieństwo końcowe odbrane przez posługę księdza arcybiskupa Metrioda. Przetrwanie Żydów jako grupy jest nadejście Armii Czerwonej. Przetrwanie Żydów. Dzisiaj będziemy mówić dużo o przetrwaniu się Żydów. A to ciekawe, a to ciekawe. Ojciec Święty Franciszek pouczy nas, że winniśmy być zdumieni łaską Boga, którą codziennie otrzymujemy. Tutaj na tym miejscu w sposób szczególny doświadczamy miłości miłosiernej Boga przez jej niepokalane serce, które nas dźwiga i wspiera. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, by mieli więcej praw niż inne mniejszości, mogli się samoorganizować od razu zaraz po wojnie. Tak, to było związane też z tym, że Żydzi byli grupą eksterytorialną. I to sprawiało, że nie istniała konieczność roszczeń terytorialnych. Tak, tak, tak. Istniało jeszcze kilka innych mniejszości, które też były potraktowane z innych względów w sposób szczególny. Prawo do samoorganizacji zyskali Rosjanie z oczywistych względów, chociaż większość tej społeczności to byli wychodźcy z Rosji po roku 17. Również Słowacy i Czesi zyskali pod koniec lat 40. możliwość założenia własnych stowarzyszeń społeczno-kulturalnych. W jakiej sytuacji znaleźli się Żydzi zaraz w 44 roku, zaraz po wojnie? Ilu było tych Żydów? Gdzie ich było najwięcej, jeśli chodzi o teren całego kraju? I jakie wówczas, jeszcze w tym szoku powojennym, były pierwsze wizje, pierwsze pomysły na to, co dalej? Co dalej z nami, kiedy właściwie nas już prawie nie ma? Sytuacja społeczności żydowskiej była z jednej strony dramatycznie trudna, ponieważ wiemy wszyscy o grozie zagłady, która oznaczała śmierć ponad 87%. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Mogliśmy połączyć tych Żydów, którzy przetrwali w Polsce po bardzo niewielu, szacuje się, że po stronie aryjskiej przetrwało około 20 tysięcy Żydów. Zdecydowana większość przetrwa w związku radzieckim. To było po przynajmniej 230 tysięcy Żydów, a więc 11 razy więcej Żydów przetrwało w Związku Radzieckim niż w aryjskiej stronie. Społeczność żydowska z jednej strony mogła liczyć na życzliwość władz komunistycznych, które były pewne co do tego, że ta grupa nie będzie miała związków z antykomunistycznym podziemiem. Z drugiej strony oczywiście w refleksji politycznej działaczy tej grupy natychmiast po zakładzie najważniejszym pytaniem, na które należało odpowiedzieć, było pytanie, czy w ogóle Żydzi w Polsce, potem czego doznali od Niemców, ale również od etnicznych Polaków w czasie zakłady, czy w ogóle powinni pozostać. Także głównym dylematem polskich Żydów po wojnie w roku 45 do w obrębu sygnału lat 40 jest pytanie, czy zostać, czy wyjechać. Czyli nie na razie jak dalej żyć, tylko gdzie. Część Żydów oczywiście wyemigrowała, chociaż jeszcze wówczas kibuce w Izraelu nie czekały na nich otwarte. To było inne państwo, inny kraj, inne warunki. Co innego oznaczała decyzja o wyjazdu, o wyjeździe do Palestyny, ale znaczna część zdecydowała się zostać. No i teraz temat delikatny, obrośnięty wieloma mitami, goryczą po obu stronach. Hasło Żydokomuna chyba najwięcej tutaj skojarzeń negatywnych wywołuje i ono w skrócie przedstawia wyobrażenie Polaków o tym, Państwo, się jaka była rola społeczności żydowskiej powojennej w osadzaniu tutaj różnego rodzaju PRL-owskich instytucji we współpracy ze Związkiem Radzieckim, z Sowietami. To hasło miało wyjaśniać wszystko. I cieszę się, że Pan również specjalizuje się w tym temacie. Nie również, tylko jest Pan pierwszą osobą, którą znam, która specjalizuje się w tym temacie. I wreszcie może wyjaśnić, dlaczego to hasło Żydokomuna zaczęło krążyć wśród społeczności, w mediach, na ulicach. I co ono oznaczyło w ustach osób, które wypracowały Belga? A co znaczyło, że Chrystus doskonale miał odbicie w faktu? Znaczy, to hasło jest znacznie starsze. To hasło zaczyna funkcjonować w polskim dyskursie politycznym około roku 1920. Jest oczywiście pokłosiem wydarzeń w Rosji, rewolucji październikowej, roli, jaką Żydzi odegrali w partii bolszewickiej, w kierownictwie państwa radzieckiego. Ten stereotyp jest bardzo rozpowszechniony już w okresie II Rzeczpospolitej i on wyraża w zasadzie dwie treści. Po pierwsze, że partia komunistyczna jest zdominowana przez Żydów, co nie było prawdą. Po drugie, że ruch komunistyczny służy tak naprawdę nie jakimś uniwersalnym, emancypacyjnym celom, tylko narodowym celom żydowskim, co również nie było prawdą. Czy było prawdą, że Żydzi szczególnie sympatyzowali z komunistami w swojej masie, w swojej większości? Otóż
Partia Komunistyczna to na początku lat 30. powiedzmy, że 30 tysięcy osób. Tutaj oczywiście powstaje pytanie, czy obok KPP uwzględniać sekcję na Kresach, czyli Komunistyczną Partię Zachodniej Białorusi, Zachodniej Ukrainy, czy uwzględniać więźniów politycznych, wychodźstwo komunistyczne w Związku Radzieckim. Generalnie Żydzi to jest grupa nie przekraczająca stanowiąca około 30% tej grupy. Powiedzmy, że to byłoby około 7 tysięcy Żydów. W jaki sposób możemy odnieść te 7 tysięcy Żydów do ponad 3 milionów 250 tysięcy Żydów w Polsce w ogóle? Oznaczałoby to, że zorganizowani w ruchu komunistycznym Żydzi stanowili zaledwie 1/5 1%. To skąd w takim razie ten stereotyp? To jest też odwieczne pytanie. Ten stereotyp, wydaje mi się, że przede wszystkim on mówi znacznie więcej o tych osobach, które głoszą to hasło, niż o Żydach. To ciekawe, bo pan mówi w czasie teraźniejszym. Tak, bo ten stereotyp... On jest cały czas nośny. Znaczy, ten stereotyp ma pewną kontynuum. Po pierwsze, on oczywiście służy do oceny różnych zjawisk historycznych, ale ten stereotyp jak najbardziej funkcjonuje nawet po 68 roku i powiedziałbym, posiada pewną kontynuację w czarnej prawicowej legendzie, nie wiem, Komitetu Obrony Robotników, w takiej czarnej postendeckiej legendzie Unii Wolności. Powiedziałbym, że on ciągle jeszcze jakoś funkcjonuje. Oczywiście jest on zdyskredytowany, oczywiście jest on marginalny, natomiast no, ciągle odżywa jakoś, odżywa on na marginesach dyskursu publicznego. To wracamy do tego momentu, kiedy polscy Żydzi po wojnie decydują o tym, żeby spróbować zostać ci, którzy podejmują ten wysiłek, organizują się. Kiedy powstaje Centralny Komitet Żydów w Polsce? Powstaje jeszcze w Lublinie, obok PKWN-u. Obok PKWN-u, jak najbardziej za zgodą PKWN-u, przy życzliwości PKWN-u. I oczywiście, no tak jak... To są takie przeboje stare, że starszych nie ma. No, i takie to nasze radio. Ta seria filmów, proszę Państwa, brutalnych audycji, jak Państwo widzą.